Zmiany klimatu i negatywne skutki ekstremalnych upałów powodują, że coraz więcej osób decyduje się na chłodniejsze miejsca, które oferują wytchnienie. Dzięki swojemu północnemu urokowi i obfitemu pięknu natury, Szwecja staje się coraz bardziej popularnym celem podróży dla tych, którzy chcą uciec od letniego skwaru i tłumu turystów. Dodatkowym i ważnym atutem jest też bardzo tania korona, która czyni pobyt tutaj zdecydowanie przystępnym cenowo. Ale co dokładnie tu można robić? Dziś podpowiem kilka sposobów na ciekawe szwedzkie wakacje bez upału. Zapraszam! Szwecja stała się głównym celem podróży dla osób lubiących chłodniejsze wakacje, a umiarkowane temperatury latem sprawiają, że jest to idealne miejsce na ucieczkę od upałów. Ze średnią temperaturą latem wynoszącą około 25 stopni Celsjusza w południowej Szwecji i nieograniczonymi możliwościami eksploracji na świeżym powietrzu, Szwecja oferuje świetną alternatywę dla tradycyjnych, gorących miejsc w południowej Europie i jest też szczególnie atrakcyjna ze względu na znacznie dłuższe dni niż w południowych krajach. Warto wspomnieć też o białych nocach w czerwcu i lipcu. Od miejskich plaż w Sztokholmie, Göteborgu czy Malmö po około 100 tysięcy jezior rozsianych po całym kraju, Szwecja oferuje wiele sposobów na ochłodzenie się i odpoczynek pośród oszałamiającego naturalnego otoczenia. Ponowię jeszcze tylko małą prośbę o zasubskrybowanie kanału i włączenie powiadomień. Możecie w ten sposób realnie wesprzeć rozwój kanału. Góry dziękuję. A oto i 11 orzeźwiających sposobów na pokonanie upałów tego lata. Wybierz się na wycieczkę miejską. Sztokholm, Göteborg, Malmö. Największe miasta Szwecji są położone nad morzem, oferując wygodne możliwości orzeźwiającej kąpieli, gdy upał staje się nie do zniesienia. Liczne popularne plaże i klify bezpośrednio połączone z miastem zapewniają możliwości kąpieli. Większość takich kąpielisk ma miejsca do grillowania czy palenia ognisk. Często również przygotowany jest opał. Zwiedzanie archipelagu. Archipelagi Szwecji z kilometrami linii brzegowej i niezliczonymi wyspami są idealne do ochłodzenia się w upalny dzień. Wybierz się na wycieczkę po archipelagu, aby odkryć te malownicze cuda. Skocz na wycieczkę łodzią lub wypożycz kajak i wiosłuj. Możesz też wykupić stosunkowo tani rejs wycieczkowcem. Snorkling wzdłuż zachodniego wybrzeża Szwecji. Kilka fantastycznych tras do nurkowania z rurką w krystalicznie czystych wodach znajduje się wzdłuż malowniczego zachodniego wybrzeża Szwecji. Trasa do nurkowania z rurką jest jak ścieżka przyrodnicza w wodzie, gdzie znaki prowadzą cię wzdłuż zwierząt i roślin. Odkryj życie morskie pod powierzchnią i ciesz się komfortową temperaturą morza. Świętuj środek lata jeżdżąc na nartach w Riksgränsen. Na północy śnieg często utrzymuje się do czerwca. Skorzystaj z tego jeżdżąc na nartach w Riksgränsen, aby przeżyć wyjątkowe szwedzkie doświadczenie w środku lata, po którym nastąpi tradycyjne święto ze śledziem i ziemniakami. Ponadto wyciągi narciarskie będą czynne do północy. Rozkoszuj się lodami. Szwecja słynie z kultury lodów. Przeciętna osoba spożywa rocznie około 12 litrów. Dostępne są różne style, od ekologicznych żelato po lokalnie produkowane smaki. Zafunduj sobie porcję pysznych lodów w uroczych miasteczkach takich jak Söderköping, Åhus, słynących z tętniącej życiem sceny lodowej. Osobiście polecam Kenis Żelato w Sztokholmie. Spróbuj kąpieli leśnych. Zanurz się w spokoju bujnych lasów Szwecji, korzystając z odmładzającej kąpieli leśnej. Pozwól, aby widoki, dźwięki i zapachy natury zniwelowały twój stres i zmęczenie wywołane upałem. Wyciszyły i ukoiły zmysły. Idź na kemping. Spędź noc pod gwiazdami pośród zapierających dech w piersiach krajobrazów Szwecji. Niezależnie od tego, czy wolisz tradycyjny kemping czy glamping, spanie w czystym nocnym powietrzu z pewnością będzie orzeźwiającym doświadczeniem. Eksploruj zabytkowe kopalnie. Zanurz się w chłodne głębiny podziemnych kopalni i jaskiń w Szwecji.
Odkryj fascynującą historię i wyjątkowe formacje geologiczne. Ciesz się Sala Silvermine z wycieczką z przewodnikiem na głębokość 60 metrów lub odkryj tysiącletnią historię Falu Gruva, Falun. Albo połącz przygodę i relaks 80 metrów poniżej z sauną i możliwością kąpieli w krystalicznie czystej wodzie Adventure Mine na obrzeżach Borlänge. Wędrówki górskie. Udaj się w majestatyczne góry Szwecji na orzeźwiające wędrówki w otoczeniu oszałamiających widoków. Poczuj górską bryzę, przemierzając malownicze szlaki i zdobywając zapierające dech w piersiach szczyty. Napij się świeżej wody z górskiego strumienia. Większość z nich nadaje się do picia, ale koniecznie sprawdź. Zanurz się w górskim strumieniu. Ochłodź się w krystalicznie czystych wodach spływających z gór Szwecji. Nie przegap okazji, aby wziąć orzeźwiającą kąpiel w górskim strumieniu podczas swoich wędrówek. Pozwól, aby krople wodospadu cię ochłodziły. Od grzmiącego Tanforsen po spokojny New Peskor, zwiedzanie szwedzkich wodospadów to propozycja obowiązkowa dla osób szukających coolcation. Pozwól, aby krople wodospadu cię ochłodziły. Od grzmiącego Tanforsen po spokojny New Peskor. Zwiedzanie szwedzkich wodospadów to pozycja obowiązkowa dla osób szukających coolcation. Wybierz się na wędrówkę wzdłuż wodospadu, poczuj mgiełkę na skórze i pozwól, aby rytmiczny przepływ wody ukoił twoje zmysły, czyniąc to miejsce niezbędnym przystankiem na trasie coolcation. Coolcation to jeden z nowych trendów w turystyce, który cieszy się coraz większą popularnością. W obliczu zmian klimatu coolcation przyciąga coraz więcej ludzi, co plasuje go wśród największych trendów turystycznych na 2024 rok. Jest to jeden z nowych trendów w turystyce, w ramach którego podróżujący decydują się na wyjazd w chłodniejsze regiony zamiast do typowo wakacyjnych, ciepłych destynacji. Popularne kraje, na przykład basenu Morza Śródziemnego, stają się w lipcu i sierpniu zbyt gorące dla wielu turystów, przez co swoje wyjazdy wakacyjne planują oni albo poza sezonem, albo szukają alternatywnych kierunków. A co ty myślisz o takim pomyśle na urlop? Koniecznie daj znać w komentarzu.